Cześć, z tej strony Kacper. W tym tygodniu dość nieoczekiwanie do sklepów Biedronka trafiła nowa wersja ekspresów do kawy Delta Q. W tym filmie przyjrzymy się obudowie i przejdziemy przez pierwsze wrażenia z użytkowania. Zacznijmy od zawartości opakowania. Po otworzeniu opakowania znajdziemy instrukcję obsługi, niżej jest pojemnik na wodę, poza tym mamy drugi pojemnik, tym razem na mleko, no i ostatnim elementem jest ekspres do kawy Delta Q Mini MilkQool. Obudowa jest niewielkich rozmiarów, ale skrywa w sobie wszystko, co niezbędne do pracy urządzenia. Od tyłu mamy więc miejsce na ten pojemnik z wodą, na górze jest wajcha, pod którą wkładamy kapsułki z kawą, po prawej stronie mamy pokrętło do zarządzania trybami podczas przygotowywania kawy z mlekiem, no a od przodu jest panel do sterowania, poza tym tacka z miejscem na filiżankę, a za nią zbiornik na zużyte kapsułki, no i ostatnim elementem są takie ruchome drzwiczki przesuwane do dołu, a za nimi jest cały mechanizm do spienienia mleka. Wystarczy właśnie przesunąć drzwiczki do dołu, następnie wpinamy pojemnik z mlekiem, no i możemy przygotowywać kawy mleczne. No dobra, a czym w ogóle nowy model różni się od pierwszej wersji tego ekspresu? No najbardziej znaczącą różnicą jest to, że nowy ekspres Delta Q jest stanowczo mniejszy. Stawiając obok siebie oba modele widać dużą różnicę, więc do mniejszych kuchni ten nowy model no na pewno dużo lepiej się sprawdzi. Lepiej na pewno też trzyma się pojemnik na mleko, to wpięcie w mechanizm jest dużo bardziej pewne, poza tym też ten dzbanek jest bardziej wysunięty do przodu niż na bok, co dodatkowo pozwoli zaoszczędzić trochę miejsca. Na pewno nie zmieniło się jednak to, że cały czas korzystamy tutaj z kapsułek, są one identyczne w jednym jak i drugim przypadku i cały czas nieprzerwanie są dostępne w sprzedaży w sklepach Biedronka. Nowy ekspres to nie tylko mniejsza obudowa, ale także nowy sposób sterowania oraz kilka dodatkowych opcji. No właśnie, we wcześniejszym modelu ekspresu do kawy Delta Q do dyspozycji mieliśmy fizyczne klawisze, które wciskaliśmy, żeby wybrać różne opcje. Tutaj panel jest dotykowy, co na pewno też dodaje nuty nowoczesności temu sprzętowi. Nie mamy tutaj także włącznika. Urządzenie uruchamia się po dotknięciu któregokolwiek z klawiszy, wtedy rozpoczyna się rozgrzewanie objawiające się mrugającymi kolorami podświetlającymi klawisze. Gdy klawisze mają już stałe oświetlenie, oznacza, że urządzenie jest rozgrzane i my możemy już wykonać kawę. Skoro nie ma włącznika, to jak wyłączyć urządzenie? Ano w tym przypadku wystarczy po prostu poczekać, urządzenie automatycznie się wyłączy, jeżeli przez chwilę nie będziemy korzystali z żadnych funkcji sprzętu. Przed rozpoczęciem korzystania warto jednak przejrzeć instrukcję obsługi, no i obowiązkowo umyć pojemniki. Po dokładnym oczyszczeniu z zewnątrz przechodzimy do czyszczenia wewnątrz urządzenia. Wygląda to tak, że wlewamy wodę do pojemnika na tyle, następnie uruchamiamy ekspres dowolnym przyciskiem, podkładamy też naczynie na przodzie i gdy urządzenie się rozgrzeje, wybieramy trzeci klawisz od lewej strony. Nie wkładamy tutaj żadnej kapsułki, wtedy wykona się takie czyszczenie obiegu, które warto powtórzyć dwukrotnie. Ciekawostką jest to, że na początku ta woda po prostu może nam nie lecieć. Nawet w instrukcji mamy adnotację, że w takim przypadku wystarczy wypiąć i ponownie wpiąć pojemnik z wodą, wtedy powietrze po prostu z obiegu nam ucieknie, no i zacznie prawidłowo lecieć woda. W razie potrzeby powtarzamy tę czynność kilkukrotnie, aż woda faktycznie zacznie lecieć. Warto też od razu oczyścić przewody do spieniania mleka. W tym celu do tego drugiego pojemnika, tym razem dedykowanego na mleko, wlewamy czystą wodę, podłączamy pojemnik na przodzie i od boku przesuwamy pokrętło na ikonkę wody. Wtedy podświetlenie tego czwartego klawisza zmieni kolor na niebieski, co oznacza, że jesteśmy w trybie czyszczenia. Dotykamy ten klawisz, czekamy chwilę na przepuszczenie wody, no i urządzenie jest już gotowe do użytku. No a jakie mamy tutaj funkcje? Idąc od lewej strony wykonamy espresso, mamy też kawę lungo, czyli nieco większą kawę, chociaż z tą wielkością też bym nie szalał. Maksymalnie możemy bowiem uzyskać 75 ml kawy, więc jeżeli pijemy duże kawy, no to będziemy musieli taki tryb włączyć kilkukrotnie. Możemy bowiem programować objętość każdego napoju, wystarczy przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać klawisz, który chcemy dopasować do siebie, następnie ponownie dotykamy go i czekamy, aż w szklance pojawi się odpowiednio dużo kawy. Gdy już uzyskamy pożądaną objętość, ponownie dotykamy klawisz, no i nasze zdefiniowane ustawienia zapisują się w pamięci. W przypadku kawy mlecznej musimy to zrobić dwukrotnie, czyli najpierw przyciskamy, żeby zapisać objętość mleka lub kawy, no i potem drugi raz, żeby dostosować drugi ze składników. Wracając jednak do klawiszy. Trzeci klawisz jest dość zagadkowy, ponieważ w instrukcji jest opisany jako dopasowany do kapsułek z herbatą. Czyżby Biedronka i Delta Q planowały jakieś dodatkowe smaki? No i jeżeli wierzyć tej instrukcji, to wszystko na to wskazuje. No i ostatni klawisz jest dedykowany do kaw mlecznych, no albo ewentualnie do czyszczenia spieniacza. Ciekawostką na pewno jest to, że tryb tych kaw mlecznych aktywuje się dopiero wtedy, gdy podłączymy pojemnik na mleko. W dyspozycji mamy tak naprawdę dwa rodzaje kaw mlecznych i jest to cappuccino albo latte. W trybie cappuccino najpierw jest spieniane mleko, a do tego dodawana kawa. W trybie latte z kolei najpierw leci kawa, a następnie podgrzane mleko, jednak nie do końca spienione, więc jeżeli chcemy uzyskać piankę, to wybieramy ten pierwszy tryb. Za każdym razem podczas przygotowywania kawy umieszczamy kapsułkę od góry. Otwór jest wyprofilowany w taki sposób, że na pewno dobrze włożymy kapsułkę, ewentualnie jeżeli kapsułka by nam nie wchodziła, to warto sprawdzić, czy przypadkiem nie zapełnił się pojemnik na zużyte kapsułki, no bo wtedy prawdopodobnie coś może się blokować. Warto pamiętać, że jedna kapsułka to jedna kawa, te kapsułki są jednokrotnego użytku i do tej pory nie znalazłem innych ciekawych alternatyw zastępujących dedykowane kapsułki producenta, jednak no pewnie przy nowym ekspresie też potestuję różne opcje. Jeżeli macie jakieś sprawdzone propozycje, to będę wdzięczny za info w komentarzu, na pewno wtedy przyjrzę się takiej opcji. No dobra, ja się zabieram za intensywniejsze testy tego sprzętu, więc jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Pierwsze wrażenie jest na pewno bardzo pozytywne, jednak no po tych kilkunastu kawach, które udało mi się w międzyczasie zrobić, jeszcze jest za wcześnie na ostateczną opinię. Jeśli macie jednak jakiekolwiek pytania na temat tego sprzętu, śmiało piszcie w komentarzach, na pewno uwzględnię je podczas testowania. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, żeby nie ominąć kolejnych materiałów na temat tego sprzętu. A na pewno pojawi się recenzja, planuję także porównanie z poprzednim modelem, więc już teraz zapraszam Was na dodatkowe filmy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!